Ostatni film instruktażowy, tym razem analiza skupień w języku Python. Zaczniemy od algorytmu AHC, który jest alternatywą dla grupowania gęstościowego i grupowania za pomocą k-means. Algorytm AHC bardzo często stanowi atrakcyjną alternatywę dla algorytmów k-means czy algorytmów gęstościowych, natomiast jest dosyć wolny, więc dla bardzo dużych zbiorów danych czasami stosuje się taki trik, że najpierw robi się takie preklastrowanie za pomocą algorytmu k-means, a po nim dopiero wykorzystuje się algorytm AHC. Zasadniczo algorytm AHC działa w ten sposób, że początkowo każdy obiekt jest przypisany tylko do jednego klastra, czyli każdy obiekt stanowi sam z siebie pojedynczy klaster i w każdej iteracji dwa klastry, które są najbliżej siebie, są ze sobą łączone, tak? Zostają ze sobą sklejone i można zdefiniować kilka sposobów łączenia klastrów, czy miar odległości pomiędzy klastrami, możemy liczyć odległość między środkami tych klastrów, możemy liczyć odległość między najbliżej położonymi punktami, możemy liczyć odległość między najdalej położonymi punktami, możemy uśrednić odległości między wszystkimi parami obiektów w klastrach, to już jest kwestia ustawienia konkretnego parametru w algorytmie AHC. Algorytm AHC tak długo grupuje wszystkie obiekty, czyli tak długo skleja je kolejno coraz leżące ze sobą blisko klastry do jednego klastra, aż na koniec dostaniemy tylko jeden duży klaster. I schodząc w dół tego drzewa możemy wybrać sobie, czy w sposób albo automatyczny, tutaj znowu są pewne kryteria, które pozwalają nam wybrać optymalny punkt odcięcia, albo możemy wskazać ręcznie, gdzie chcemy zrobić odcięcie i wtedy uzyskujemy określoną liczbę punktów. To oczywiście tradycyjnie najsensowniej będzie pokazać na konkretnym zbiorze danych. Także wczytam sobie zbiór danych ZOO, ten, który już dobrze znacie, gdzie mamy zwierzaki opisane za pomocą chyba z 12 różnych atrybutów. Zczytamy sobie oryginalne nazwy kolumn i stworzymy sobie z tego macierz NumPy, przy czym odrzucimy ostatnią kolumnę, dlatego że w tej ostatniej kolumnie znajduje się przypisanie do gromady, więc gdybyśmy to przekazali algorytmowi, to byłoby to złym pomysłem, dlatego że algorytm miałby wtedy pomoc, tak? Dlatego że wiedziałby, do jakiej gromady wspólnie należą jakieś dwa zwierzęta. My chcielibyśmy uzyskać grupowanie, które możliwie blisko przypomina to oryginalne grupowanie. Zapoznajcie się proszę tutaj z opisem, starałem się dosyć dokładnie opisać, w jaki sposób ten algorytm działa. Samo grupowanie AHC jest zaimplementowane w module Scientific Python, tam jest moduł cluster hierarchy i w środku mamy funkcję linkage, która generuje nam właśnie podział oraz funkcję dendrogram, która pozwala nam to narysować. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tutaj macie ten dendrogram. Kolorami zostały zaznaczone gromady, przy czym tutaj one są wybrane dla konkretnej metryki, dla konkretnej metody łączenia. One są tutaj opisane, macie linki też do dokumentacji, więc nic nie stanowiłoby nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to trochę pomodyfikować. Jeśli przyjrzymy się bliżej temu grupowaniu, wydaje się, że ono jest całkiem niezłe. Na przykład zobaczcie, że tutaj mamy grupę owadów, które są do siebie bardzo zbliżone, potem mamy gady, potem mamy grupę ryb. W ramach ryb mamy też ssaki morskie. Już wielokrotnie wskazywaliśmy na to, że w opinii większości ludzi delfin jest rybą, więc nic tutaj dziwnego, no ale fakt, że delfin na przykład albo narwal, albo foka są ze sobą razem blisko, wcale też nie dziwi. Tutaj dalej mielibyśmy gromady ptaków, tutaj potem z kolei mamy ssaki, te ssaki też są sensownie podzielone, drapieżcy są razem, roślinożercy są razem i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale sam proces grupowania wyglądał w ten sposób, że początkowo każde zwierzę stanowiło osobny klaster i teraz parami najpierw dwójki były łączone, potem po dwójkach na przykład jeden klaster z jakimś jednym zwierzakiem, tak? I po kolei coraz bardziej to rosło, aż zostaliśmy z jednym dużym klastrem. Jak wygląda k-means w
W Pythonie, no tu sprawa jest zupełnie prościutka. W bibliotece scikit-learn jest moduł cluster, w którym jest po prostu zaimplementowana metoda, jest zaimplementowana klasa k-means, która w zasadzie wszystko nam załatwia. Wykorzystam tutaj jeszcze funkcję makeBlobs, która generuje nam, podobnie jak generateData w RapidMinerze, generuje nam pewien zbiór danych. Zobaczcie, jak on wygląda. Trzeba dwa razy uruchomić, żeby się wyświetliło. Tak, no i takie trzy bloby, rzeczywiście trzy wyraźne mieszaniny gaussowskie tutaj nam się wygenerowały, więc wiemy dobrze, że zbiór danych liczy sobie trzy tak naprawdę klastry. Natomiast my zobaczymy, co się stanie, jeżeli na przykład uruchomimy algorytm k-means i wskażemy, że tych klastrów wydaje nam się, że jest w środku 5. Działa to w ten sposób, że tworzycie nową instancję klasy k-means, wskazujecie jako parametr n-cluster z tą liczbę klastrów, którą chcecie znaleźć, no i podobnie jak w przypadku metod uczenia nadzorowanego, wywołanie metody fit powoduje przekazanie danych do modelu i dopasowanie tego modelu, określenie parametrów tego modelu. Metoda predict powoduje przypisanie każdego punktu do klastra, czyli podobnie jak w przypadku uczenia nadzorowanego, tam z kolei metoda predict przypisywała do klasy, tutaj metoda predict przypisuje do określonego klastra. W składowej cluster centers zobaczymy środki, centroidy znalezionych klastrów, a etykiety reprezentują przypisania do poszczególnych. Spróbujmy zatem to narysować. I to przypisanie wygląda w ten sposób. Tak? My oczywiście powiedzieliśmy, że tych klastrów jest 5, no i algorytm znalazł 5 klastrów, zresztą całkiem sensownie. Gdybyśmy w tym miejscu wskazali, że ta przewidywana liczba klastrów to 3, no prawdopodobnie wynik byłby lepszy, no, tak jak się można spodziewać. Akurat oczywiście ten przykład tu jest trywialny do sklastrowania, więc nie stanowi to żadnego problemu. W scikit-learnie zaimplementowano metodę silhouette-score i metoda silhouette-score to jest jak gdyby trochę modyfikacja tego, o czym wspomniałem o metodzie łokcia, to znaczy ona próbuje, patrząc na kształt funkcji, która wylicza średnią odległość każdego punktu od centroidu, próbuje znaleźć tą optymalną liczbę klastrów i zobaczmy dla tego konkretnego zbioru, tu gdzie my wiemy, że tak naprawdę tych optymalna liczba wynosi 3. Zobaczmy, jak to zadziała. To, co sobie tutaj zrobimy, to zdefiniujemy sobie pewien zakres, przebiegniemy się od 2 do 20 klastrów i w tym zakresie w każdej iteracji zbudujemy sobie model k-means dla zadanej liczby klastrów, wykonamy metodę fit, potem wykonamy metodę predict. Fit-predict to jest po prostu połączenie jednego z drugim. Policzymy sobie silhouette score dla zadanego zbioru danych i dopiszemy to do listy z wynikami, a na końcu to po prostu sobie zwizualizujemy. I tak wygląda silhouette score dla naszego zbioru danych. Jak widzicie, tutaj decyzja jest jednoznaczna, tak? Najlepszą wartością jest 3, a potem już zdecydowanie mniej. To oczywiście wynika z tego, że ten zbiór danych, który myśmy wygenerowali, jest bardzo prosty. Może spróbujmy sobie wygenerować zbiór danych, który tych klastrów będzie miał znacznie więcej. W ten sposób, żeby one były bardziej ze sobą pomieszane, więc w tym zbiorze danych teraz przy 10 centers, true number of clusters, a przepraszam, to jest 10 wymiarów, co ja zrobiłem, czyli my chcemy w 3 wymiarach, ale powiedzmy, że 10 klastrów, teraz ten wynik jest już, to może być trochę trudniejsze do sklastrowania i zobaczmy, jak z tym zbiorem danych poradzi sobie miara silhouette. Jak widzicie, całkiem nieźle. No, dyskusyjnie akurat ta miara tutaj wskazała liczbę 8, 9, gdzieś w tych okolicach, no ale nadal całkiem nieźle, jak na bardzo prostą, automatyczną heurystykę. Na koniec chciałem Wam pokazać pewną aplikację klastrowania, pewien obszar zastosowań, który może nie być aż tak oczywisty, ale daje naprawdę ogromne, fantastyczne możliwości, jeżeli chodzi o analizę danych. Mianowicie chodzi o znajdowanie klastrów dla danych tekstowych. Żeby wykonać to ćwiczenie, potrzebujecie mieć embeddingi. Te embeddingi najprościej jest wziąć z gotowego
pakietu. Bardzo fajną biblioteką jest Spacy do przetwarzania danych. Ponieważ my będziemy pracowali z językiem angielskim, więc można sobie od razu załadować model dla języka angielskiego. Natomiast istnieją modele też dla innych języków, dla niemieckiego, dla polskiego również, także można to zaaplikować do innych języków również. Ja już ten model, to jest spory plik, dlatego że on waży pewnie gdzieś koło gigabajta, tak? To jest cały słownik dla języka angielskiego, tam jest, już nie pamiętam teraz, ale pewnie jest milion słów i dla każdego słowa mamy wektory, tak? Więc jest to spore. Ja sobie to załaduję do pamięci. To może chwilkę potrwać. Jeżeli Was zastanawia, co to jest tutaj Variable Inspector, to jest bardzo przydatne, fajne narzędzie rozszerzające możliwość notatników. Można je sobie zainstalować jako Jupyter Extension i ono pokazuje listę wszystkich zmiennych, które aktualnie znajdują się w pamięci wraz z ich rozmiarem, ile miejsca zajmują w pamięci i kształtem. Tak, i tutaj jest przykłady też wartości, więc bardzo ułatwia to programowanie. Jak widzicie, mamy tutaj 1 340 000 różnych słów. I z każdym słowem jest związany wektor tego słowa. Te wektory są rozpięte w 300-wymiarowej przestrzeni. Myśmy już o tym sobie wcześniej wspominali, ale to działa mniej więcej w ten sposób, że sposób uczenia tych wektorów, ponieważ to też jest oczywiście nauczone za pomocą uczenia maszynowego, sposób uczenia zbliża do siebie wektory, które są semantycznie podobne. Więc jak spojrzycie sobie na tą listę słów, king, queen, kingdom, emperor, spades, lear, grass, no to widać, że niektóre słowa są bardzo podobne do słowa king, niektóre z nich trochę podobne do słowa king, a niektóre zupełnie niepodobne, więc jak sobie teraz odpalimy przejście po tych słowach i policzymy sobie podobieństwo, no to okaże się, że oczywiście king i king są, no to jest to samo słowo, więc podobieństwo wynosi 1, ale na przykład podobieństwo między słowem king a queen, king kingdom, king emperor jest całkiem istotne. King spades też nie zerowe, dlatego że no jednak jest taki związek frazeologiczny, tak w kartach mówimy king of diamonds, king of hearts, king of spades, chociaż jest to stosunkowo rzadkie. Zauważcie też, że zbitka na przykład king lear jest dosyć podobna. Natomiast dla słowa, z którym w ogóle nie ma żadnej konotacji, king i grass, no to podobieństwo jest już bardzo nieduże. Teraz na potrzeby dalszego liczenia tu jest zdefiniowana bardzo szybka funkcja, która za pomocą numerical Python liczy nam odległość kosinusową i my sobie z niej skorzystamy. Chyba też wcześniej wspominałem o tym, że te wektory słów kodują w pewnym sensie semantykę, taką bogatszą semantykę słów i możemy między innymi na tych wektorach wykonywać różnego rodzaju operacje. Na przykład możemy sobie zadać pytanie, jakie słowo ma się do słowa słowo król ma się do słowa mężczyzna, tak jak jakie słowo ma się do słowa kobieta. No i teraz możemy wykonać tę operację na wektorach, czyli od wektora słowa król możemy odjąć wektor słowa mężczyzna, dodać wektor słowa kobieta i powinniśmy dostać jakiś wektor jakiegoś tajemniczego słowa. Więc to, co tutaj robimy, to wykonujemy dokładnie tą operację. W wyniku tutaj w tej zmiennej vx dostaniemy jakiś wektor i teraz przejrzymy sobie listę wszystkich słów, które tutaj występują, tak? Stworzymy sobie listę wszystkich słów i posortujemy ją zgodnie z odległością kosinusową pomiędzy każdym słowem a tym naszym wektorem. To chwilę potrwa, bo musimy przejść przez 1 340 000 słów i dla każdego słowa policzyć tą odległość kosinusową, a potem tą listę miliona słów jeszcze przesortować. Ale gdy już będziemy mieli posortowaną tą listę, to możemy sobie teraz wyświetlić 10 najbardziej podobnych słów do tego wektora. O, przepraszam bardzo. Co mi się tu nie podoba? Ach. Jaki jest ten zapis? %F. Dobra. Po prostu wyświetlimy sobie odległość kosinusową. Par 6. No i tak jak spodziewaliśmy się, tak, tym najbliższym słowem do tego wektora, który sobie wyznaczyliśmy, jest słowo królowa. Zresztą wiele tych słów tutaj ma całkiem sens, tak? Prince, sultan, sultans, maharajas i tak dalej, to może nie są najlepsze słowa, ale też ich podobieństwo jest zdecydowanie mniejsze.
Więc tyle, jeśli chodzi o wektory. Idea jest taka, że dysponujemy takim narzędziem, możemy sobie policzyć dla każdego słowa wektor tego słowa i teraz, ponieważ dysponujemy wektorami 300-wymiarowymi, no to możemy sobie je teraz klastrować. Tak? Możemy sobie policzyć analizę skupień i zobaczyć, jakie słowa mamy. Ale zanim zaczniemy stosować jakiejś sekcji metody uczenia maszynowego, warto jest zawsze porównać się z jakąś metryką bazową, z jakimś baseline'em. I tym baseline'em dla nas będzie bardzo prosta metoda reprezentacji słów w postaci wektorów TF i DF. I eksperyment przeprowadzimy na tekście opisującym Poznań z Wikipedii. Czyli za pomocą biblioteki Beautiful Soup ściągnę sobie cały opis Poznania, sparsuję to sobie, wezmę sobie wszystkie paragrafy, no i cały tekst z paragrafów wrzucę sobie do jednego kawałka tekstu, no i mam, no to jest cały opis Poznania z Wikipedii. Mam kawałek tekstu. Teraz chciałbym zobaczyć, jakie grupy słów występują w tym tekście. Tak? Czy da się te słowa, które tutaj występują, jakoś sensownie pogrupować, tak żeby te grupy, które uzyskamy, dały się w jakiś sposób zinterpretować. Może jako tematy, pewne obszary tematyczne, które w tym tekście występują. W bibliotece Scikit-Learn jest moduł Feature Extraction, który służy do ekstrakcji cech i o tej ekstrakcji cech będziemy sobie mówili za tydzień bądź za dwa tygodnie. Jest tam metoda, która się nazywa TF-IDF Vectorizer. Teraz, jak to działa? Znowu, najprościej będzie mi to przedstawić na konkretnym przykładzie. Zatem zobaczcie. Vocabulary. Vocabulary to jest lista wszystkich tokenów, które występują w naszym tekście. Czyli każdy pojedynczy token, który dało się złapać, czyli wszystko, co jest od siebie odseparowane spacjami, przecinkami, kropkami itd., tworzy nam osobny token. Więc to jest lista wszystkich słów, które występują. Dodatkowo wziąłem sobie listę stop words. To jest już predefiniowana lista słów typu stop word, które są bardzo popularne, częste i po prostu je wyrzucimy. I to, co tutaj widzicie na końcu, to jest reprezentacja już w postaci takich prostych wektorów, gdzie każde zdanie zostało zamienione, dlatego że my dokonujemy ten podział na zdania, tak, o tym nie wspomniałem może. Tutaj mamy raw text, ale my ten raw text dzielimy sobie na kropki, tak, za pomocą metody split, więc dostajemy zdania. Więc pojedyncze zdanie to jest lista wszystkich słów, które w tym zdaniu występują. To jest istotne, to jest lista, a nie sekwencja, czyli nie bierzemy pod uwagę w ogóle kolejności słów. Patrzymy tylko i wyłącznie na wystąpienie bądź niewystąpienie słowa. W najprostszym ujęciu to jest reprezentacja wektorowa, to x tutaj. W tym dokumencie mamy 279 zdań i 1677 różnych słów, więc możecie sobie wyobrazić to X jako taką wielką macierz, gdzie każdy wiersz reprezentuje zdanie, każda kolumna reprezentuje pojedyncze słowo i w takiej reprezentacji binarnej, jeżeli słowo by występowało, mielibyśmy jedynkę, jeżeli słowa by nie było, mielibyśmy zero. Moglibyśmy też zliczyć częstość wystąpienia słów, więc jeżeli w jakimś słowie, w jakimś zdaniu kilkukrotnie pojawiłoby się słowo Poznań, no to w odpowiedniej kolumnie mielibyśmy tam 2, 3, 4, tak, zliczenie. Natomiast TF i DF idzie jeszcze o krok dalej. Sam skrót oznacza Term Frequency Inverse Document Frequency. I to jest bardzo prosty wzorek, który z jednej strony patrzy, ile razy dany term wystąpił w danym zdaniu, czy też w danym, w ogólnie rzecz biorąc, w dokumencie. Natomiast ta liczba wystąpień jest normalizowana odwrotnością częstości występowania tego samego słowa we wszystkich dokumentach. W naszym przypadku dokumentami są zdania, więc jeżeli jakieś słowo występuje w prawie że każdym zdaniu, na przykład słowo off, albo and, albo with, albo about, to wtedy ważność, waga tego słowa jest bardzo niska. Dlatego, że to słowo jest powszechne, ono występuje wszędzie, więc ono nie służy dobrze do odróżniania między sobą zdań. Jeżeli natomiast mamy jakieś słowo, które występuje na przykład tylko w jednym albo w dwóch dokumentach, to waga tego słowa będzie zdecydowanie wyższa, ponieważ to słowo jest prawdopodobnie jakimś indykatorem, tak? Jest specyficzne tylko dla pewnego bardzo wąskiego podzbioru dokumentów. I to, co macie tutaj w tej macierzy X, to są właśnie wyliczone przez TF i DF Vectorizer wartości tej miary TF i DF. No to spróbujmy sobie zbudować model K średnich.
Nie wiem tak naprawdę, ile tutaj tych składowych jest. No, powiedzmy, załóżmy, że tam jest 10 tematów. Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie mógłbym skorzystać tam z tego kawałka kodu, żeby sobie spróbować to za pomocą miary silhouette policzyć. Natomiast to, co my zrobimy, to założymy, że tutaj jest 10 klastrów, więc zbudujemy sobie model klastrowania, tak? Przekażemy tą macierz do modelu, dopasujemy model do danych, wyliczymy sobie teraz centroidy, pobierzemy sobie konkretne słowa i dla każdego posortujemy wszystkie punkty zgodnie z odległością od centroidów i wyświetlimy sobie dla każdego centroidu, wyświetlimy sobie tak, pewną liczbę słów, najbardziej charakterystycznych słów dla danego klastra. I to jest klastrowanie, które uzyskaliśmy. Ono jest błyskawiczne. Jak dobre jest? No, spójrzmy, klaster zerowy. City boundaries, new place, mainly north, old areas, took. Pewnie coś na temat granic miasta, zakładania może miasta. Polish state, Poznań city, universities, early, Mieszko, Palatium, owned. Znowu ciężko coś powiedzieć. Trade, climate, international, major, Poznań events, festival, host, music. No tu już jest trochę lepiej. Tutaj mamy jeden ciekawy klaster opisujący po prostu aspekty geograficzne Poznania, czyli mamy tutaj rzekę, nazwę rzeki, kierunki geograficzne. Tutaj też całkiem sensowny klaster opisujący aspekty sportowe w Poznaniu. No dobra, to teraz porównajmy sobie to z podejściem opartym na ponieważ tych słów jest dosyć dużo, ja jeszcze dodatkowo posłużę się takim modułem WordFrag, pakietem, który zawiera w środku funkcję zip frequency, która dla każdego słowa wyznacza częstotliwość zgodnie z rozkładem zipfa tego słowa w języku. Mniej więcej te liczby, zakres ich jest od 0 do 7. 7 to są bardzo, bardzo popularne słowa. Im mniejsze zip frequency, tym rzadsze, tym mniej typowe słowo. Tutaj macie przykład dla języka angielskiego. The jest najbardziej popularnym słowem w języku angielskim i ma wartość 7,7. Słowo city jest takim zwyczajnym, powiedzmy, słowem, gdzieś koło 5, a już słowo Poznań jest oczywiście bardzo rzadkim w języku angielskim, biorąc pod uwagę wszystkie dokumenty, które mogą być wystąpić w języku angielskim, no i mamy tutaj odpowiednio niższą wartość. W niektórych tokenach też są pomieszane jeszcze przecinki, nawiasy otwierające, zamykające, także ja jeszcze sobie je tutaj pozamieniam na spacje, po to, żeby lepiej się te tokeny nam wyciągnęły na zewnątrz. I to, co zrobimy, to zrobimy sobie teraz listę słów w postaci słownika. Będziemy mieli słownik, znów, żeby trochę zmniejszyć liczbę słów, które będziemy przetwarzali, weźmiemy je tylko w wersji z małymi literami i z kluczem będzie słowo, a wartością tego klucza w słowniku będzie wektor wyliczony przez bibliotekę Spacey. No oczywiście weźmiemy sobie z tego naszego surowego tekstu, podzielimy ten tekst po prostu na słowa, ale weźmiemy tylko i wyłącznie te słowa, które nie są super popularne, czyli ich częstotliwość jest mniejsza niż 5, no ale też tak są powyżej 0 i dodatkowo jeszcze niektóre wektory są ustawione, są wyzerowane i te wyzerowane wektory potem sprawiają pewien problem przy wyliczaniu, także to ograniczenie spowoduje, że bierzemy tylko i wyłącznie te wektory, w których jakaś współrzędna jest niezerowa. Także tworzymy sobie teraz taki słownik. Ta operacja znowu chwilę trwa, bo musimy przejść przez wszystkie słowa, które są w tym tekście i każde słowo musimy przeanalizować przez ten model NLP. Pewnie szybciej by było, gdybym przekazał cały raw tekst tutaj do tego i potem dopiero to podzielił, no ale już pal 6. Vstack powoduje, że weźmiemy sobie teraz z tego słownika, weźmiemy wszystkie wartości i połączymy je do postaci jednej dużej macierzy. Podobnie jak poprzednio, założymy, że mamy tutaj 10 tematów, dopasujemy sobie model do naszych wektorów i teraz zobaczmy, jak grupowanie na embeddingach wygeneruje nam grupę.
i spójrzcie. Wyniki wydają się być znacznie lepsze. Tutaj mamy klaster, który jednoznacznie możemy zidentyfikować jako klaster opisujący, zawierający wszystkie słowa, które są związane ze sportem w Poznaniu. Tutaj mamy słowa związane z Pałacem Królewskim albo Arcybiskupim. Tutaj mamy przysłówki, tak, które są zupełnie osobną częścią umowy. Co jeszcze? Mamy coś związanego z historią, tak? Na pewno to komunizm, komunist i tak dalej jest związany z powstaniem 56 roku, anarchistic revolutions, potem jest liberal, voivodeship, tak? Opis generalnie Poznania. Co jeszcze? Tutaj jest klaster, który zawiera wszystkie słowa związane z kulturą, tutaj jest klaster zawierający wszystkie słowa opisujące fortyfikacje w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Tak więc widać wyraźnie, że tutaj mamy słowa, które są znacznie sobie bliższe. Rzecz jasna, moglibyśmy eksperymentować i zobaczyć, co się stanie, jeżeli na przykład zapytam się o trzy takie główne tematy, wtedy to przypisanie pewnie będzie zupełnie inne, mógłbym sobie zrobić tych klastrów, dajmy na to 20 i zobaczyć, co tam wyjdzie, także można sobie tutaj eksperymentować, tutaj ten wynik znowu, czyli mamy teraz jeden klaster opisujący aspekty geograficzne, czyli położenie, inne miasta, które są blisko, albo miasta, z którymi jest jakieś połączenie. Tu jest ewidentnie błąd, bo zakradły się kropki, więc to one, jeszcze tu trzeba by wyczyścić trochę ten zbiór danych, widocznie tutaj te embeddingi nam się psują, no i mamy też przysłówki, te z kolei moglibyśmy też wyczyścić poprzez założenie filtra na part of speech, czyli część mowy, ale nie to jest naszym celem. O przetwarzaniu języka naturalnego jeszcze będziecie się uczyć przy użyciu metod uczenia maszynowego, a celem tego ćwiczenia było raczej zapoznanie Was z możliwościami uruchamiania analizy skupień właśnie na tekście.